Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej w Gorlicach zaoferował mieszkańcom Gorlic możliwość zapoznania się z bogatą kulturą i duchowością prawosławia. W dniach od 30 sierpnia do 6 września w Gorlicach, Bartnem i Szymbarku miały miejsce spotkania, wystawy i koncerty w ramach trzeciej edycji Tygodnia Kultury Prawosławnej. Cykl wydarzeń, które już na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń ziemi gorlickiej, ma za zadanie przybliżyć w jak najprzystępniejszy sposób prawosławie mieszkańcom Gorlic i okolic. Tydzień Kultury Prawosławnej, z racji chociażby swojego charakteru i tematyki, poprzedza święto ku czci świętego kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego. 30 sierpnia trzecią edycję tygodnia rozpoczęło spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Stanisława Gabriela w Gorlicach. W sali odczytowej pod Sową z Anną Radziukiewicz, dziennikarką i reporterką wydawnictwa Ordruk z Białegostoku. Spotkanie miało roboczy tytuł Żywot dziennikarza, redaktora i wydawcy prawosławnego. Zdecydowana większość pism, zwłaszcza po przemianach 1989 roku, w ogóle zniknęła z rynku. Przegląd się utrzymał i nieustannie się rozwija i objętościowo, i staramy się, żeby tematycznie się rozwijał, ale również z nami nasi czytelnicy się rozwijają, oni odpowiadają na nasze pisanie, a także sugerują, w jakim kierunku powinniśmy iść, o czym powinniśmy pisać, więc to jest taki miesięcznik współredagowany. Poza zespołem redakcyjnym mamy bardzo szerokie grono współpracowników w całej Polsce, ale także i niektóre osoby z zagranicy do nas piszą. I to pozwala spojrzeć na tradycję prawosławną, duchowość, kulturę prawosławną, historię cerkwi z bardzo różnych stron i także w różnych formach dziennikarskich to przekazać. I ja myślę, że ta różnorodność, ale różnorodność budująca powoduje, że nie cierpimy na kryzys braku czytelnika, co nas bardzo cieszy i jesteśmy bardzo naszemu czytelnikowi wdzięczni. Kolejnym akcentem tygodniowych spotkań był akatyst ku czci świętego Maksyma Gorlickiego, tradycyjnie sprawowany w miejscu kaźni kapłana męczennika na dziedzińcu Sądu Rejonowego w Gorlicach. Akatyst celebrowali duchowni dekanatu nowosądeckiego na czele z dziekanem księdzem Romanem Dubec, proboszczem parafii prawosławnej w Gorlicach. Śpiewem nabożeństwo upiększył chór studentów parafii pod wezwaniem świętego Jana Klimaka w Warszawie na Woli pod dyrygenturą lektora Rafała Dmitruka. Wśród uczestników uroczystego nabożeństwa obecny był starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz. Dnia 2 września w cerkwi prawosławnej świętego Kosmy i Damiana w Bartnem miał miejsce koncert kończący tegoroczny cykl śpiewów cerkiewnych pod nazwą Bortniańskiego Powrót do Bartnego. Słuchacze mieli okazję podziwiać chór studentów parafii pod wezwaniem świętego Jana Klimaka w Warszawie na Woli. Następnym wydarzeniem Tygodnia Kultury Prawosławnej było oficjalne otwarcie ekspozycji pod tytułem Cerkwie w Centralnej Polsce w latach 1815-1915 na pocztówkach ze zbiorów Aleksandra Sosny w budynku Muzeum Regionalnego PTTK imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Kilkadziesiąt archiwalnych fotografii ukazało piękno architektury cerkiewnej. Mamy możliwość oglądania części bogatej kolekcji kart pocztowych ze zbiorów pana Aleksandra Sosny, prywatnie w tej chwili wiceprezydenta Białegostoku, który od kilkunastu lat zbiera, kolekcjonuje właśnie oryginalne karty pocztowe przedstawiające świątynie prawosławne w różnych miejscach. No my dzisiaj podziwiamy w większości cerkwie znajdujące się w centralnej Polsce. Większość tych obiektów dzisiaj już nie istnieje. One bądź zostały rozebrane, bądź adoptowane na inne cele. Pełnią dzisiaj rolę kościołów, bądź różnych budynków użyteczności publicznej. Ale kartki jakby pozwalają nam podziwiać to piękno architektury cerkiewnej. I chcieliśmy w tym tygodniu kultury prawosławnej w Gorlicach również dla gorliczan, dla osób odwiedzających Gorlice, turystów w tych murach muzealnych taką wystawę skromną zorganizować i ukazać. Z kolei na wtorkowe popołudnie do szymbarskiego kasztelu przybyli miłośnicy fotografii, aby podziwiać wystawę fotografii o tematyce monastycyzm prawosławny, wykonanych przez użytkowników strony internetowej www.ortfoto.net. To duch całego kościoła.
to barometr naszego życia duchowego, to wszystko to, co jest podstawą życia Kościoła chrześcijańskiego. Klasztory, monastery, mimo tego, że są barometrem, to także są skarbnicą, która chroni prawowierność, chroni kanony Kościoła. Tylko na wschodzie i zachodzie zachował się prawdziwy monastycyzm. W innych kościołach tego już nie ma. Weźmy wspaniałe klasztory katolickie w Polsce. Sam Kraków. Ile wspaniałych ośrodków monastycznych, klasztornych ma Kraków i jego okolice. Ile takich ośrodków było jeszcze kilkaset lat temu na tych ziemiach. I wschodnich, i zachodnich. Tam koło Dukli ilu mieszkało prawosławnych pustelników, a jeden był tylko święty Jan z Dukli, zachodni pustelnik. Że świadczy to o tym, jak bogata jest nasza ziemia. Wigilię święta świętego Maksyma Gorlickiego 5 września w cerkwi świętej Trójcy w Gorlicach odbyło się nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Pajsjusz, biskup gorlicki. Tydzień kultury prawosławnej zakończyło uroczyste pontyfikalne nabożeństwo ku czci świętego kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego z udziałem hierarchów z Polski i zagranicy. Na nabożeństwie byli obecni starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz, burmistrz miasta Witold Kochan oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Dobek. 30 sierpnia Rada Miasta Gorlice podjęła uchwałę popierającą wniosek Pajsjusza, biskupa gorlickiego w sprawie ustanowienia Maksyma, świętego Maksyma Męczennika, patronem dla prawosławnych mieszkańców Gorlic. Ta uchwała jest wyrazem szacunku dla naszych prawosławnych mieszkańców i wyrazem uszanowania naszej wspólnej przeszłości. Teraz chciałbym wspólnie z panią przewodniczącą przekazać ekscelencji księdzu biskupowi kopię tej uchwały. Serdecznie dziękuję. Święty Maksym, tak jak i Matka Boska, zawsze byli, są i będą naszymi patronami, ale to, co uczyniliście historycznie, podkreśliliście ten fakt i doceniliście Kościół prawosławny i jego wyznawców na naszych ziemiach. Serdeczny Bóg zadbać. Ja się również bardzo cieszę. Proszę przyjąć. Licznie zebrani wierni z różnych zakątków kraju oraz pielgrzymi ze Słowacji, Ukrainy, Serbii i USA z radością przyjęli informację o uznaniu świętego Maksyma współpatronem miasta Gorlice. Największym jednak wydarzeniem w tym całym tygodniu kultury prawosławnej w Gorlicach i dniach poprzedzających ten tydzień było to, iż mamy taką decyzję Rady Miasta, jaką mamy, za którą chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gorlic, wszystkim radnym i wszystkim ludziom, a także Panu Bogu, Przenajświętszej Maryi, naszej głównej opiekunce naszego miasta i świętemu Maksymowi. Dziękuję Wam wszystkim za to, że uchwaliliście tą wspaniałą uchwałę. Święci zawsze są naszymi patronami i oni nie potrzebują tego, abyśmy my ogłaszali ich naszymi patronami, lecz historycznie dla historii jest to wielkie wydarzenie. Zrobiliśmy to dla historii. Matka Boska Niepokalana, patronką naszego miasta, plus święty Maksym. Czego możemy pragnąć wspanialszego? To jest pełnia. Dziękujemy wszystkim za to, że tak doceniacie Kościół prawosławny i jego skromne zasługi dla tego miasta. Serdeczny Bóg zapłać.